Róże ogrodowe. Słuchajcie, zima puka do drzwi. Zobaczcie, śnieg, wilgoć. Niedługo przyjdzie mróz, ale my nie śpimy, tylko cały czas pracujemy i przygotowujemy Wam towar, który już początkiem stycznia wrzucimy na sklep i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj pracujemy teraz pod dachem, bo na zewnątrz się nie da i zobaczcie, w tym momencie tak wygląda proces przygotowania róż piennych. Najpierw obrabiamy korzenie. Tutaj czyścimy, sprawdzamy koronki, żeby wszystko było tak, jak ma być. Potem to przygotowane jest już do sortowania na klasy jakości, na wysokości. Tutaj mamy już towar wstępnie wysegregowany. I teraz ostatnie etykietowanie i pakowanie. Tu już mamy powiązane pęczki po 5 sztuk z każdej odmiany i to wszystko ląduje na paletach odpowiedniej wysokości i potem trafi do chłodni, czyli tutaj.